Zaki, która jest dzisiaj ze mną, to przykład artystki niezależnej, biorącej sprawy w swoje ręce, a mówię o tym nie bez powodu, bo jakiś czas temu zdecydowałaś się powołać do życia wytwórnię własną Popcorn Records i od tego chciałbym zacząć naszą rozmowę, ponieważ wydaje mi się to dosyć dużym przedsięwzięciem. Dlaczego się zdecydowałaś porwać na coś takiego? Rzeczywiście z pozoru może się to wydawać dużym przedsięwzięciem. Ja już od dłuższego czasu myślałam, tak naprawdę od kilku lat przychodził mi ten pomysł przez głowę, ale też wiedziałam, że nie mogę się na to porwać jakby w pojedynkę. Na szczęście mam ze sobą zgrany zespół, z którym wspólnie postanowiliśmy, że nasza kolejna płyta po prostu musi wyjść właśnie w taki sposób. Nakładem tej wytwórni ukazała się płyta, ja postaram się ją najpierw pokazać. Proszę bardzo. Zaki Prześwit, piąta płyta. Piąta płyta. Płyta wyjątkowa chyba można powiedzieć, bo i powstała w szybkim tempie, jak wiem, ale jeszcze wyjątkowa z tego względu, że powstała w zasadzie z udziałem twoich fanów. To jest album, którego nikt się nie spodziewał, ja też się nie spodziewałam. Kiedy jeszcze pandemii nie było, czyli to był tak okolice lutego, ja z zespołem weszłam do studia nagrać zupełnie inny album. Mieliśmy przygotowany już singiel, który chcieliśmy wypuścić w marcu, natomiast no, nastała sytuacja taka, jaka nastała. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, w jaki sposób odnaleźć się w lockdownie. Ja stwierdziłam, że nie chcę utracić kontaktu z moimi słuchaczami i stwierdziłam, dobra, skoro nie mogę ruszyć w trasę po Polsce, to ruszę w trasę po moim mieszkaniu i zorganizowałam po domu tour, czyli transmitowałam z różnych pomieszczeń mojego mieszkania takie około muzyczne wydarzenia. Jednym z nich właśnie był Songwriting Camp, który odbył się w mojej sypialni, bo zwykle właśnie w mojej sypialni powstają moje piosenki i zaprosiłam słuchaczy do wspólnego tworzenia. Ty też jesteś bardzo blisko ze swoimi fanami, poza tym, że tworzyliście tą płytę, ale też jesteś bardzo aktywna w social mediach. Co tobie daje właśnie kontakt z nimi? Uważam, że fani są jakby nieodłączną częścią naszej pracy, można to tak nazwać, nie? Więc myślę, że to jest bardzo ważne mieć z nimi kontakt, tym bardziej, że jak miałam jakieś takie momenty, nie wiem, załamania, trochę takiej demotywacji, kiedy był jakiś zastój, to oni zawsze stali za mną, zawsze mogłam liczyć na jakieś miłe słowo i nawet jeżeli grałam gdzieś na końcu naszego kraju, to ludzie przychodzili na moje koncerty, więc to jest bardzo budujące. Można powiedzieć, że jesteś taką artystką kompletną, bo też zajmujesz się grafiką. Czy i ta płyta w ogóle jest śliczna? Ja pierwszy raz ją mogę sobie tak, że tak powiem, na razie sobie zrobię tak, ale ją obejrzeć i Państwu też pokażę. Proszę bardzo. Mamy tak, nie wiem czy to widać. Tak, widać tutaj metaforę tego świata, w który wstąpiliśmy, twórczego. No właśnie, otwieramy i wow. No, na początku... Były jakieś takie za dzieciaka, takie fajne się nakładało. Tak, 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 takie książeczki, no dokładnie. Super, ale powiedz właśnie skąd koncept na taką okładkę? Więc na początku myślałam o tym, żeby rzeczywiście tak w naturze pokazać, bo te tworzenie przeniosło nas trochę do innego świata i ta sesja zdjęciowa też miała to pokazać i na początku to zdjęcie wyglądało tak, że postawiliśmy tło fotograficzne, w którym wyrwaliśmy dziurę i ja z tego tła wystawałam z takiego bluszczu, a później nasz basista wpadł na pomysł, że a co gdyby zrobić tak, żeby ta okładka była wielowymiarowa i wymyśliliśmy, żeby to wyciąć i zrobić rzeczywiście, że ta biała ściana symbolizuje to miejsce, w którym pisaliśmy i byliśmy zamknięci, a jak się otworzy, to przenosimy się do tego twórczego świata. Okej, no właśnie i też jednym z singli, które promuje tę płytę jest piosenka Kosmos, też z twoją animacją tak naprawdę, ale niesamowite jest to, że ty chyba narysowałaś ją od początku do końca. Tak, jak to się mówi, potrzeba matką wynalazku. Jasne. Skończył nam się budżet, a bardzo chciałam podzielić się kolejnym singlem z albumu, więc stwierdziłam, że muszę wykorzystać swoje skille i zaczęłam rysować. I myślałam, że to będzie najprostsze rozwiązanie, które nie będzie angażowało ekipy filmowej i tak dalej, ale zajęło mi to 23 dni, więc byłam uwiązana przy biurku, ale bardzo się cieszę, że udało mi się ten teledysk zakończyć i że wygląda tak, jak wygląda.